Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam serdecznie w Edge of Sanity po raz kolejny, gdzie będziemy dalej zwiedzać przeokrutny świat. Tak, jeszcze spojrzałem sobie, co my tutaj mamy. Nóż, no siekiera jest na wykończeniu, dlatego być może bym sobie zrobił chociaż jeden zestaw naprawczy, czyli narzędzia. Cyk. I na razie nie będę używał. Na razie siekiera jest póki jeszcze dobra. Mógłbym piesała gdzieś wysłać, tylko że tutaj już mamy tak po prawdzie to odkryte najwięcej, ile się da w sumie. Ale niech pójdzie sobie na zwiast, na Prism na przykład, nie? To on będzie tam tak siedział. I co? I może zróbmy sobie ten kompleks biurowy dzisiaj. A, widziałem też w achievementach, że ja ocaliłem Rogera i dostałem achievement jakiś tam mało procentowy. Ale widziałem też, że tam jest o wiele więcej achievementów, ocal jakiegoś tam kogoś i kogoś tam, kogoś tam. I podejrzewam, że tych postaci jest o wiele więcej. Natomiast się zastanawiam, czy ja będę mógł je odkrywać, czy po prostu... Czy po prostu te inne postacie jakby stracił jakąś postać, to wtedy... No bo w tym momencie mam tak. Pies jest na zwiady dobry. Frank też jest na zwiady dobry. Ten jest na wodę dobry, ta też jest na wodę dobra, a ta jest na jedzenie. Czyli mamy dwóch na wodę i dwóch na zwiady. A nie mamy na przykład kogoś, kto by dobrze pracował przy tych tutaj tartakach i innych rzeczach, nie? No, dlatego to takie fajnie by było odkryć kogoś innego. Ale to zobaczymy, jak to pójdzie. Tymczasem, Borem Lasem. Myślę, że sobie dzisiaj pójdziemy tu. Kompleks biurowy Prism. To pulsujące serce firmy na Alastę. Teraz możemy być... niebezpiecznie. Wybawienie. Dowiedz się, co się wydarzyło. Spróbujmy, bo to mnie zastanawia, co tutaj, że tam niebezpiecznie, kurczę, tylko nie wiem, czy ja jestem przygotowany na takie niebezpieczne wyprawy. A mogę iść w tą stronę? Mogę, nawet tu coś jest. Duży kamień. No dobrze. Może też się schylmy. O! Niedaleko, powiadasz. Niedaleko to pada jabłko od jabłoni. Oho! Tu są chyba jakieś bydlaki poszarpane. Nowy wpis. Strona ze starej książki. Pisze to, abyś mógł przejść tam, gdzie ja się wynurzyłem. Aby twoja wizja zawędrowała przez sen, tam gdzie mieszka bestia. Musisz być przygotowany. Potrzebujesz kotwicy życia i ducha. Wyrzeźb ją sam z ciała pomniejszych sługusów bestii, którzy przeszli ze snu. Reszta strony jest poplamiona i nieczytelna. To ciekawe. To jest w ogóle... Niewiele wiem o jego przyszłości. Wydaje mi się, że był kiedyś w wojsku, może w Rangersach. Noga Franka wciąż jest martwa, ale znosi to bez zająknięcia. Obaj wiemy, że nie może chodzić w takim stanie, więc musimy być bardzo ostrożni. Nie możemy go stracić. Jego rady są bezcenne. Ma jakąś waść z tubylcami. To dziwne. I nie wie jego celu. Pasuje mi to. No dobra. A jeszcze potwory tutaj mam, tak? Gorsza larwa. O! Ja coś pokonałem takiego? Trzeba przyznać, że te małe pokraki są potworne jak kalaruchy. Zabij jednego, a z jego wok będzie wyłaznąć kolejne. Kiedy padną, uciekaj szybko i po cichu. Nie trać czasu na robactwo, jeśli nie musisz. A, musiałem to tam dziabać w pewnym momencie. O, pułapka na niedźwiedzie, może się przyda. Oho. Blood. Blood. No chyba ich pogięło. What was that? Oh. No chyba ich pokie... No nie, ale się teraz mnie przy... Ale mnie teraz przestraszyli. Gnoje. Ja tu po cichutku się skradam, żeby nic mnie ten nie dopadło, a tutaj nagle jakieś strachy na lachy. O, Jezus, wejść. A mógłbym tu coś jeszcze znaleźć może? Ale tu się taki las robi nieciekawy.
Jezus, ja mam... Helena, mam zawał. Pewnie trzeba będzie iść w lewo, to ja pójdę jeszcze w prawo zobaczyć, co tam jest. Chyba, że to wtedy trzeba właśnie iść. Tu coś jest, jasno. Ja może tędy właśnie trzeba iść. O, chyba tędy. Dobra. Kurde, no tu jest ten prizm. A to w takim razie ja chcę zobaczyć, co jest w lewo jeszcze. Bo tu jest, widzę, ten budynek cały. A, i tu jest jakiś trup. Looks like the creatures got here before me. Place must be crawling with them. Aś. Oho. Dobra, może nie idźmy tam. Może to nie jest dobry pomysł, żeby tam iść. Idźmy do budynku. Jakoś w budynku czuję się bezpieczniej niż w lesie. Ostatni. No people, no security. Maybe some of them made it out or hunkered down somewhere in the building. No, raczej tutaj nie wiem, czy ktoś się. The desk is spattered with blood. Must have taken them completely by surprise, just like the rest of us. Właśnie, tylko nie wiem, czy tutaj ktoś przeżył. Never met him personally, but we all know the faces of Campbell and O'Brien, Prism's founders. To są założyciele Prism. O, mogę też iść... Nie, nie mogę iść schodami. Czy mogę tutaj otworzyć to? That lab may hold some answers to what's going on here. Gotta find a way in. Idą może ścieżkę jakąś. Aha. Kościół! Wreszcie ten drzwi cię przycasnęły. Nie tędy droga. O. Zmacajmy na wszelki wypadek ściany. Tu przez wentylację chyba coś weszło. Tu albo tu nie, zostawmy otwarte, żebym wiedział, że tutaj już byłem po prostu. Mogę tylko na piąte. No dobrze. Ale tutaj też są jakieś rzeczy, tak wiesz, być może będę mógł jakoś... Kod otwierający do drzwi laboratorium. I sprawdź biurka, by dowiedzieć się coś więcej. Kurde, tylko... A, tu będę mógł schodami schodzić. No dobra, mogę na przykład tutaj? Cieba. Ale tutaj nie mogę przejść. No dobrze. Jeszcze z tutaj drzwi jakieś są. Oho! Kogoś tu powiesili. Albo sam się powiesił z rozpaczy. Some old prism correspondence. Make sure you obtain the authority's permission to set up research in the mine. Mark will help you come up with a convincing geological excuse. Throw in something about the benefit to the miner's health as well, Joel. Ja, czyli szukali coś, żeby jakiś mieć pretekst do badań w kopalni, ale chcieli to poukrywać, szczerze powiedziawszy. A, ciekawe to, czyli oni coś tutaj znaleźli w tych kopalniach. Cały prizm to jest przykrywka. Tak, wiedziałem, że tak będzie. Czwarte piętro. Oho. Czemu to są jakieś zielone gluty? Duży kamień. Duży kamień. Aha, tu mogę iść do góry. Nie wiem, czy to jest dobry na razie pomysł. Bo możemy jeszcze tutaj coś
otworzyć. Butelka wody. Jakieś biurko. Tu jest ziomek, który umarł. Dear employees, currently our alarm is undergoing maintenance and you might hear it going off throughout the day. There's no need to evacuate. Unless you hear people screaming. Nie ma potrzeby ewakuacji. Aby było co innego mówione w telewizji i tych innych tam komunikatach, nie? Czyżby oni tu specjalnie ich zostawili? A to jest piętro wyżej, tak? Czyli my musimy teraz iść tędy. Najprawdopodobniej. Drabiną jeszcze wyżej? Panie, kto panu to spitolił? Tam jakieś książki. Oho, widzę cię, Knoju. Meeting with Diane from accounting at 11 a.m. There's something odd about the money allocated to R&D. The budget and reported expenses don't add up. O, jest księgowa, Diane. Spadaj, człowieku, znaczy robalu. Tu można iść wyżej. Są jakieś duże kroki, ale nie wiem, czy to było tutaj. Bierać to? Mogę otworzyć. Trochę wody. There's no doubt monsters got here before me, but almost no bodies. Where is everyone? Jak nie, no kilka ciał przecież spotkaliśmy po drodze. Co on tutaj? Pijany? Nie, nie rzucaj. Bo szkoda materiału. No dobra, to jeszcze wyżej, 7 piętro. Wzmacajmy ścianę. Pusto. Benzin. Tu jest jakby jeszcze wyżej, do magazynu tutaj jest, ale... Ja bym jeszcze tu zmacał ścianę, dobra. Nic nie ma. Magazyn. A, bo ja mam aż 7... Super. There must be a way to open this. Sprawdź biurko, znajdź kod. A właśnie kodów żadnych chyba nie widziałem jeszcze. Przynajmniej na razie. Sprawdź biurko, może to będzie tu. O. Tu ktoś chyba czekał za długo. I've seen movies. Corporate types always have some sort of hidden switch or compartment in their desks. O. Włącz lampę. Włącz lampę. Nothing out of the ordinary. Oho, chyba otworzyłem coś. Co tu? Kompleks Prism. Kolejna strona ze starej książki. Strona jest w opłakanym stanie, ale na dole część tekstu jest wciąż czytelna. Niestety odmówiono mi dalszych objaśnień zawiłości rytuału. Okultysta stwierdził jedynie protekcjonalnie, że nie może mi dać skrótu do celu, który nie istnieje ani w czasie, ani w przestrzeni. Zamiast tego muszę samodzielnie wytyczyć ścieżkę umysłu, aby przejść drogą bezwiednej ciemności. Bezgwiezdnej. Dodatkowo frustrujące jest to, że niektórzy nadal traktują okultyzm jako ezoteryczny nonsens, zamiast łączyć go z nauką i celami komercyjnymi. Nieważne. Zrobimy to po staremu. Krok po kroku. Przywołanie po przywołaniu. Aż rozszyfrujemy język i symbole. O! Czyli to jest piątka. To jest ważna informacja. Chyba. Chyba ta informacja nam się przyda. Ale tutaj coś otworzyliśmy. To chyba te drzwi, które tutaj były po stronie... Tak, niestety. Czy stety nie... Uuu, a co to jest? Za pokój.
Rytuał. Dobrze zachowane serce? Czekaj. Przestało bić dawno temu, jeśli w ogóle kiedykolwiek biło, ale nadal wygląda niepokojąco świeżo. Czujesz, że jest stworzony do skonsumowania, do pożarcia przez okultystyczną ciemność w jakimś rytuale. O! Czekaj. Bo piątka to było to. Na pewno. Piątka to było na pewno to. Piątka. A czy my musimy coś tutaj znaleźć w takim razie jeszcze? A to wygląda. Ale to, kurczę, gdzie mam teraz iść? Bo już chyba nigdzie nie mam żadnego celu dalszego. Sprawdzić biurko, by dowiedzieć, co się stało. Ale które biurko? No, sprawdziłem biurko już jedno. Tu już nic więcej chyba nie znaleźliśmy, nie? Tutaj też nic nie ma. Musiał teraz wrócić. Tutaj raczej nie skoczymy. Tam jeszcze było coś pozamykane. Tylko właśnie nie mieliśmy tych. Jakby słyszę, jakby coś się odzywało gdzieś. Ale raczej tu nie widzę niczego, co by wskazywało na jakieś żywe dusze. Ja tutaj wszystko przeglądałem, to raczej nie da rady. I tu na piątym to była winda. Tak, bo tutaj też nic nie znalazłem. Nie, tutaj nie. Góry musimy wiedzieć. Wiemy, co jest numerem 5, nie? Wiemy, co jest numerem 5. Musiał tak naprawdę znaleźć inne rzeczy. O, tutaj jeszcze jest też piętro na przykład, nie? Tylko jak na nie wejść? O! Znajdź kod otwierający do drzwi. Ale gdzie ja go mam znaleźć? Kij wie! Czy tutaj coś jest? Nie. W tych pismach coś było do tego? Tam była piątka. Znaczy, ale to był taki symbol, który był bardziej do tego, aby twoja wizja zawędrowała przez sen. Tam, gdzie mieszka bestia. Potrzebujesz kotwicy życia i ducha. Wyrzeźbij ją z ciała pomniejszych sługusów bestii.
Nie mam zielonego pojęcia. Czy tam gdzieś był jakiś kod? Próbowałem ten piętrami jakoś to ułożyć. Ale kurczę, no nic nie. Ja przynajmniej nic nie zauważyłem. Inna rzecz, którą moglibyśmy zrobić, to faktycznie pójść w tamtą stronę. Czy my jesteśmy w stanie na przykład dużymi kamieniami zabić te stwory? Wiecie, te takie. Te większe. Dobra. Zabity. Sprawdźmy w takim razie, co tutaj możemy znaleźć. Tu bym mógł wejść, żeby się schować pewnie, no. Ale ja już zabiłem Zgreda. Sprawdźmy w takim razie, co tutaj możemy znaleźć. A, benzynę tylko. Japteczkę. Łe! Dobra, czyli kurczę, nie wiem, czy tam były jakieś wskazówki, które bym mógł rozkminić. Nie wiem, idę jeszcze sobie to jeszcze raz dokładnie to przejrzeć. Wiecie co? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Bym musiał chyba popróbować tutaj, bo tak próbowałem sobie przeszukać jeszcze te laboratorium, czy jakieś cyfry są. Ale jedyne cyfry, które widzę, to są te, które są na piętrach. Ale to już próbowałem zrobić. I kurde, powiem szczerze, że nie mam pojęcia, ale bym zobaczył sobie jeszcze tu, bo może trzeba tutaj to rozwiązać. Niestety odmówiono wyjaśnień, że to jest 5. Co to może być 5? Trójkąt, dwie kreski, dwie kropki. Kropki tu są dwie. Tu jest jedna kropka, tu są 3. Nie ma sensu. Kreska, kreska, dwie kreski, 3 kreski. A może to chodzi o liczbę kresek? Bo zobaczcie, że trójkąt jest złożony z 3 kresek. I są dwie jeszcze tutaj. Tu są dwie kreski, czekaj, tu są 4 kreski kwadrat. Trójkąt ma 3 kreski. Tu jest jedna kreska. O nie! O! Czekaj. Ja jestem pewny, czy ja chcę tutaj. No nie! Jak ja mam to ten pokonać? Halo? A może weźmiemy to? Dawaj. To jest moja jedyna szansa. Aha. Czyli to było jedynie złudzenie optyczne nasze? Mam z widy. Mam z widy. Seven subjects. 3 experiments. 3 failures. 7 obiektów, 3 eksperymenty, 3 porażki. 7, 3, 3. What the hell are you? You are not a failure. And yet you are by destiny. Żadna porażka nie jest mi pisana, nie zawiodę nigdy. The stars were right. The prism split. The light of the stone, the colors bleed into each other. I don't understand any of this.
7 subjects, 3 experiments, 3 failures. 7-3-3. To ja mi kurde brzmi, jakby to miał być kod. Do tego pokoju. On go jeszcze drugi raz powtarzał. I to było w laboratorium, nie? O, winda działa. Ona tu działa cały czas? Ej, jest nie tak. Ej, ta winda nie działała tutaj wcześniej. Halo? A, ale mogę tylko na pierwsze zjechać. No to dobrze, bo na pierwsze... A, pewnie zrobili taki skrót, żeby szybko zjechać po prostu tą windą, nie? Na pierwsze piętro. Bo na piąte to też mogliśmy tutaj normalnie wjechać wcześniej. Oj, coś mi się wydaje w takim razie, że faktycznie to będzie kod 733. Bo inaczej innej opcji teraz już nie mamy, nie? Sprawdźmy to. 7. 3. 3. Oh yes. Oh yes. O. Ale nie było w kontrakcie tego, że zamkną się za mną drzwi. Proszę mi to dopisać do umowy. Za warunki szkodliwe. Co to jest? Nie wygląda to dobrze. Nie mogę tak ryzykować, muszę stąd znikać. Aha, super. Czy ja mogę... O, mogę tu? Nie. Jak musimy znikać, to znikamy. Chłopie. Ofiara z bestii. O, to mi się przyda, bo już trochę stresu się mój ziomek najadł. Nie, po prostu tu. Cyk. Sprawdź, czekaj. Notatka z zeszłego miesiąca. Some journalist actually made it all the way up here and started asking questions. We were forthcoming and agreed to answer some of them. If you get in contact with them, avoid any mention of accidents or injuries and refer to the high standards and company regulations. Aha, to wygląda jakby jakaś notatka, która kazała coś komuś mówić nie do końca tak, jak powinno być. Ale dobrze. Tkanina. Tkanina. Tararara. Oho. No to wygląda, jakby tu jakieś miały być badania. O. O. Coś chyba zwąchałem tam. Nie. Oho. I hope that glass holds up a little longer. I don't want to deal with that horror. Oho. Oho. Fajnie, potworze. O. Tego potwora nie było. This is the emergency gathering point at the far side of the building. It looks like this was where everyone went when the monsters appeared. Nowy wpis. Potwory? Ale co teraz? Larwa pospolita? To ja nie miałem takiego? Teraz mi się dopiero pojawiło? So that's where they all ended up. Dead and torn to pieces. Oh, what a horrible fate. Tracks in the snow suggest that someone or something dragged several bodies to the lab. Some isolated footprints lead toward HQ. I should resupply and return. Koniec. O kurde. No to takie, tutaj widać, że tu robili jakieś badania w tym budynku. Cwaniaczki jedne. Złodziej. Znowu mi chcesz ukraść siekierę? Dawaj, że nic nie widziałeś. Niech ci będzie. Bo miałem tam i tak dodatkowo.
Postać jest zaradna, ulepszono kuchnię. To bym musiał szczykawę zrobić. Najlepszy. Pogadać chce ze mną? I knew it. I knew Prism was hiding something. Tell me, what did you find? Any proof that they're not just hurting nature, but people as well? There are many things to find, but I cannot just hand you proof. You must find it yourself. I think it might be best not to mention what we've learned so far. Prism can't know we're onto them. I mam udawać, że nie widziałem? And I'm just gonna pretend I didn't see any monsters. Let me know if you find something. Anything, Carter. We need to know more. No proszę. This whole mess wouldn't have happened if Edward, CEO Campbell, had more control over the company. But whatever good he's trying to do, Joel, our second CEO, always undermines him. If Prism is going down, it will be entirely Joel's fault. Nie znam ich. Jak na mnie, to żyjemy w dwóch różnych światach. Never met him. Far as I'm concerned, we come from different worlds. All you need to know is that once we get out of here, we should support Edward's decisions. He's the only one competent and intelligent and knowledgeable enough to lead us. Powinniśmy wspierać decyzję Edwarda. No single man could be that excellent. But for our sake, let's hope you're right. Dziwne rzeczy tu się dzieją w tej firmie. Claire coś tutaj ma do jakiś wpis. Jezu Chryste, czekaj. Jak usłyszę od niej jeszcze słowo o przepisach i procedurach, zacznę ogryzać korę z drzew. Wszyscy musimy sobie z tym radzić, ale Claire jest fanatycznie oddana Prism i ich ideałom. To stanowczo za wiele i nie ułatwia nam poznania prawdy o ich działaniach. A wiadomo, że siedzą we wszystkim bardzo głęboko, więc mamy naszą Claire, która nawija, że firma to istni herosi, a nie idioci, którzy w jakiś sposób wywołali ten syf. Podejrzana. A secret lab, huh? That checks out. Every corporation like Prism has some skeletons in the closet. But real life monsters? That's something else, man. Just like you said. But it's not skeletons, it's monsters. Właśnie, oni tworzyli tam monsters. Mogę jeszcze pogadać, widzę, z Rogerem. A mógłbym mu zrobić od razu też może, bo siekierę to on mi z... O, mi zabrał tą słabą siekierę. Dobra, to fajnie. To mógłbym to sobie tutaj dać. To wrzucimy tu. Apteczkę możemy... O, mamy dużo benzynki też teraz, widzę. Tego też mamy dużo. Wody, jedzenia nie mamy w ogóle. Co? Babo. A, bo kuchnia była ulepszana. Woda jest tutaj na bieżąco. Rozumiem, że tu już mamy ulepszone na maksa. Tu już też mamy na maksa. Tu nie do końca, ale to byśmy mogli chyba na maksa ulepszyć. Może drewno w tym momencie na ulepszyć o jedno. Tak. Dodatkowe miejsce w ekwipunku gracza byśmy mieli. Cyk. Ty, chodź tu. A, nie mogę. Bo jesteś chory. Dobra, to zróbmy strzykawę, bo chyba będziemy mogli. Możemy? Możemy. Dobra, cyk. Chłopie. Sprawdź Rogera. Daj mu zaszczyk w dupę. I chodź. Będzie, bo ty musisz tutaj ciąć, panie kochany. Tu, cyk. Porozmawiajmy przy okazji z tobą. You don't seem too dense. Let me unveil a dark truth to you. Prism is not what it seems.
Myślę, że mleko się rozlało. Przy okazji tajnego laboratorium na odludziu. Oh, I'm not talking about their mindless dabbling in physics. Let them peddle their snake oils and patents. Prism serves a higher, true purpose. Podejrzany typ. As do we all. I know mine well. But have you truly found yours, Roger? One day, he of faith will lead Prism and rule the world. But a leader knows to delegate, to share a portion of power. Reconsider my bargain, the position I offered you, and that power could be yours. Ty, ten Roger coś, to ten Roger coś ma ukrywa. Adorable how you overestimate yourself and your role in all of this. Ten Roger coś ukrywa. Zdecydowanie. Co my tu w ogóle mamy? Zupa dzikie... Co? Zupa dzikiego pazura? Czemu zupa? I pokój socjalny. Claire znalazła pokój socjalny. O! Może tu coś będzie a propos Claire? Nie wiem, czy tutaj... Dobra, spróbujmy od razu pójść tutaj. Otwórz skrzynkę. Mołotow! Broń stworzona z desperacji i konieczności, często stosowana przez ludzi, którzy stają w obliczu strasznych przeciwności losu lub mają skłonności do przemocy. I pozostawia plamę ognia po trafieniu. Prayer seems to be struggling lately. Never struck me as the outdoorsy type, to be fair. Maybe she came here to have a semblance of normality. And for her, that's a prison office, I guess. Pani kochana, co pani tu znalazła ciekawego? Kino. This is not what I expected. What is this place, Claire? Oh, it's a Prism-sanctioned special facility. We affectionately called it the break room. So far away from the main offices. Why? The procedures work best in a secluded location. Would you mind turning the projector on? It'll all make sense. Coś tu jest podejrzane. Obej. Ah, break. I see what you did there. It's wonderful, isn't it? I used to come here whenever I had a free moment. Zmotywowała się tutaj hasłami. Even now, in this sorry state, it gives me a sense of serenity and reminds me of everything I owe the company. I'm glad I came here. The comfort of just sitting down and watching the reel provides the strength to face this crisis. Jesus, Claire, that's disturbing. Prism really got a hold on you. Nobody should be chained down like that. It's just a job. Just a job? Oh, Carter. Prism is order, and obedience is the foundation of order. Just look outside and see for yourself what happens without order. Do you need to watch the reel again? Ah, no, I'm good. If you're done getting your reel kick, let's... These methods are inelegant. Blunt instruments for blunt minds. I thought her devotion ran deep. Yet... It is a simple, flimsy layer. Easy to break again. Easy to put back together. Nie kurde, czy jej prali mózg tutaj? Można by rzec nawet. O, dostałem jakieś te... Choroba. Co znowu? Przecież ledwo co cię tutaj leczyłem, czy tam nie wiem co ci robiłem. Chłopie. Ty masz chorobę? Czekaj, kto ma chorobę? Tak, ty masz chorobę. Dobra, czekaj, bo my mamy lekarstwo. Stawia na... A nie, stawia na nogi mamy tutaj. Mamy na sen, ale lekarstwo chyba też bym mógł zrobić. No. Z tym, że mógłbym to zrobić, ale...
Ale tak kiepsko. Kiepsko widzę na razie. Masz lekarstwo i pracuj uczciwie dla dobra tego kraju. Dobra, ulepsz. Moglibyśmy już ulepszyć do poziomu... Aha, tylko mogę tutaj, muszę wtedy tutaj kogoś przypisać. No dobra. Napraw. Frank. Napraw Frank, a my pójdziemy se spać. Co ty na to? O, tylko dwa więcej stresu? Myślałem, że więcej będzie tutaj ten. Dobra, ciężarówka naprawiono. Wody mamy nawet trochę. Żarcia ciągle nam brakuje. Ale to już nic nie poradzę na to, nie? Tutaj proszę Frank. Tylko teraz pytanie, czy ja bym mógł to jeszcze ulepszyć? Nie, bo nie mam surowców. To też nie. To już mamy ulepszone. O, pieseł jeszcze coś ode mnie chce. Max podbiega do ciebie, kładąc martwą larwę u twych stóp. Tenacious, loyal. Maybe training you will not be a waste of time after all. Lepsz. Max, dobry piesek, przyniósł mi larwę pod nogi. Ten koktajl Mołotowa to bym może na razie odłożył. O ile mam miejsce w ogóle tutaj. Bo zaczynam mieć coraz mniej miejsca. Ale moglibyśmy pójść faktycznie jeszcze na szybko zrobić jakiś budynek z żarciem. Bo tego nam najbardziej brakuje. Na ten moment. O, jak tu ładnie. Zmacajmy ścianę oczywiście. Lodówki nie ma nic. W lodówce nie ma nic. No nie ma, no. O, benzyna. Proszę mi tu z dachu zlecieć. To jest chyba tylko przejście. O, benzyn będę mógł sobie jedną zużyć. Dobra. I benzyn mi teraz też wystarczy na długo na razie, widzę. Słyszę jakieś ciężkie kroki. A to może za drzwiami. Albo w tym magazynie. O! Dobra. Nie ma, Robal. Nie przeżyjesz tego starcia. To może pierwszy idźmy do kibelka. Bo w kibelku zawsze fajnie jest. Sialala. Siala. Ile to jeszcze ma wytrzymałości? Bo spójrzmy sobie. 3. O, zielona karta. Nie wiem, czy powinienem się cieszyć z tego. Możemy gdzieś otworzyć, to myślę, no na razie nie. Ale może gdzieś tutaj dalej później będzie. To może dobrze, że poszedłem tą stronę. Aczkolwiek nie podobają mi się te kroki. Tu jest wyjście jakieś. Aha. Tam jest barykada. Dobra, to może idźmy na razie tutaj. Hello, my friend. Welcome to the jungle. Kawałek drewna. Podoba mi się. Oho. Zlatujesz. Oho. O, to była fałszywa szrawka. Nie podoba mi się. Kawusia. Komuś morale będę mógł zwiększyć. To się w sumie teraz przyda. Dobra, tu mogę se wrócić. Nie rzucaj tego. No dobrze. Czyli Red Hot Chili Pepper.
Możemy jeszcze tutaj. O. Że ja mu tą pułapkę mogę po prostu pod nogi gdzieś tam bliżej. Jestem ciekawy, czy to się... Ta pułapka się zużywa. Teraz ciekawy, czy on jak wejdzie w to. Zobaczmy tą pułapkę. I cyk! Nowy wpis. O potworze tym. Kurde, pokaż. Żółtoplujec. Kilka osób scalonych w nadużoną zardzewiałą postać do diabła. Mam nadzieję, że już nie żyją. Chyba, że... Chyba nie można już gorzej skończyć. Nie zastanawiaj się, ale uważaj na kwaśną żółć, którą pluje. Dobra, tam pluje, nie pluje, ale pułapki już nie można później odzyskać. No to cenna uwaga. Dobra, tu jeszcze mamy drewno. Proch strzelniczy. O, wszystko mamy. No teraz możemy stąd uciekać. Gdzie tu było wyjście? Tu? A, to było na zewnątrz. Tak, znaczy tu jest wyjście ogólnie. Ale znaleźliśmy wszystko. Dobra. Elegancko. To mi się podoba. Idź do obozu. Kawusie komuś możemy dać. Ten chyba, Roger ciągle ma ten zmęczenie. Z tragicznej okoliczności połączenie z niedożywieniem i brakiem odpoczynku. W końcu zniszczą każdego. Pieseł zmęczony. Dobra, no to niech będzie zmęczony. Może sobie... A mógłbym go tutaj dać na namiocie tego psa? Mógłbym. Jakbym tu ulepszył nawet, to on by to ten. Właśnie. A nie, nie mógłbym wtedy tego. Anuluj na razie. Nie, nie, nie. Daj tu pieseła, niech se odpoczywa. A my tak, zrzucamy to, to, to. Tkaniny znowu. Ziółka. Roch. Oj, kawusie i drewno. Kawusie to mogę komuś dać. Najlepiej bym dał temu Rogerowi. Bo on jest taki trochę tutaj wykończony. Cyk, proszę cię bardzo. Panie Rogerze. Panie Rogerze. Mógłbym teraz ulepszyć... W sumie to. Łapka na niedźwiedzie bym mógł wtedy robić. I on wtedy też będzie zdobywał więcej... Więcej. Idźmy sobie do namiotu. Cyk. Żeby odzyskać też... Żyćko, nie? Dobra. Jest dobrze. Jest nawet, bym powiedział, bardzo dobrze. A idź tam, pieseł. Na zwiady. Jest nawet, bym powiedział, bardzo dobrze, bo mamy pełne życie. A właśnie, co my mogliśmy robić z prochu? Proch to my w ogóle możemy też robić, nie? Tylko, że z tego mogliśmy też robić jakieś granaty chyba. O, właśnie. O kurde, takiego granatu bym... Może spróbował. Mogę też robić pułapki na niedźwiedzie. Kurde, coraz więcej rzeczy mogę robić.
Dobra, tylko teraz pytanie, czy ja bym chciał coś wykorzystać, zabrać ze sobą, wykorzystać. Stawia na nogi nóż. Właśnie, bo tu mamy drugi nóż też. Może ten koktajl bym sobie Mołotowa zabrał. Może się przydać. A to bym schował na razie tutaj, bo to jest materiał. A koktajlem możemy kogoś rzucić, nie? Albo pułapki na niedźwiedzie bym zabrał. Bo one spodobały mi się, jak one działają. Tak, może wykorzystamy. Do tego jeszcze wezmę sobie, o, dwie flary. I będzie pan zadowolony. Ja was wszystkich zadowolę. Dobra, ale to i tak chyba pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Tu co potrzebujemy teraz, żeby to naprawić? No dużo złomu. O, i tu już takie rzeczy, których jeszcze nawet nie wiem gdzie są. Ale to być może dopiero odkryjemy z czasem. Tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara.